Witajcie kochani, witajcie drogieńki. Sława Jezusu Chrystu, sława Marii. Budu siechodni choworyty, nie pamiętają, która to jest czastyna, chyba wosma, pro jewrejski korinia Presnodiwy Marii, pro to, jak ci osoby, ci kategorii starozapowiedni realizują się w naszych czasach, w Chrystowej Cerkwi, w katolicyzmie. Ci wszystkie osoby żyją w katolicyzmie i ci wszystkie osoby, ci kategorii podneseno realizują się w katolicyzmie, także to my jest prodążeniem starego zapowiedu, my katolicyzm, nie judaizm, nie synagoga, nie mesjańskie Jewreje, ale właśnie my, katolicy, jadro Cerkwi Chrystowej. I takim czynem można wskazać jeszcze to, na skilki Jewreja charakteryzuje i Jewreja charakteryzuje i daje totożność jemu własne stary zapowied i religia jewrajska, to można wskazać, że to my jest prawdziwymi Jewrejami. Jakże dywety się po suti, a nie po tiłu, po suti, a nie po morfologii krowi, po DNK krowi, po suti, a nie po misji przeżywania, po topografii czy socjologii, po suti, a nie po jakichś kategoriach zoologicznych, no to my je Jewreje. Jak się dowiedzie się po duchu, po dusi, po duchu, to my je Jewreje. Jak się dowiedzie się po tiłu, to wony. Ale ważniejszy jest duch, a tiło nienawiścione przydatne, a duch trwa je na wieki. Także to my je Jewreje. Także absolutnie my nie jakieś tam antysemity, czy woroż do Jewrejów, tylko każemu prosto, że to my je semity, to my je Jewreje. Zachodni budu mówić pro Mariu jak sprawdźniu Rachel, jak sprawdźniu, jak realizację tego proroctwa, które Bóg wyrazy w biografii Racheli, starożytnej, antycznej Racheli. Pro Rachel czujemy w Knezi Butia, a pro Rachel jak maty Józefa czujemy w rozdziałach Knezi Butia z 37 po 50. Pamiętaję tę rozpowiedź pro dowhu z odnoj chyba nitoczki tkanu, szatu Józefa z takimi wielkimi rukawami, jaką win pyszał się, jaką otrzymał od batka swojego Jakoba, tire Izraela. A czemu? Tomu właśnie, że Józef był pierwszym, praworodnym synem Racheli, najukochańszej z drużyn Jakoba, Izraela. Oś podywiecie na początku, chcę pokazać wam, że Józef jest typem, jest proroctwem, jest matrycą, jest eskizem Jezusa Chrysta, jaki nam bliżuje się. No prawda, żywe gdzieś tam poriadka 1700 roków przed Chrystą, czy 1700 gdzieś roków przed Chrystą, no ale jest jego jakby matrycą, jest jego zwistuną. Oś podwycie na paraleli między życiem Józefa i życiem Jezusa, który przedaje i Matwij, i Łuka, i Joan. No i autor jasna sprawa knychy Butia. Po pierwsze, Józef jest pierworodnym synem Racheli, Jezus jest pierworodnym synem Marii. Józef jest ulubionym synem Jakowa. Jezus jest ulubionym pierworodnym jakomuś tak plani sutiewom i takoż chronologicznemu i nadchronologicznemu pierworodnym synom Boga. W Butia czytajmy co w rozdziale 30 w wierszach 22 po 24, a takoż w 37 rozdziale w wierszy 3. Tu czytajmy co u Matwija rozdział 1, 25. 5 wiersz i rozdział 3, 17 wiersz. Teper druga sprawa. Józef jest prodany za 20 odnyc srebra, no czy jakiś tam sztabok srebra, przez Judę, jednego z 12 braciów, to jest Butia 37, 25, 36. Jezus jest prodany za 30 srebrników przez Judę Iskariotskiego, jednego z 12 apostolów, Matwij 26, 15.47-50. Trzecia schorzyść, podoba.
pod Leibniz. Podoba. Josef je uwiazany razem z dwoma preręczenymi, cebów pitczaszy i pekar. Oden służy staje się no, na trapeznik, trapeznik chyba w trapeznik, a drugi w pekarni u faraona. Oden otrzymuje miłosierdzie od faraona, pomyłował, a drugiego nie pomyłował. Jezus jest rozpięty między dwoma preręczenymi, z których jeden otrzymuje przebaczenia i życie wieczne, a drugi nie otrzymuje. W Butiace jest 40 rozdział, wierszy z 1 do 23, a w Ewangelii Łuka 23:32-39-43. Czwarta schorzyść. Podoba. Józef ma 30 roków, kiedy rozpoczyna je służenia u faraona. Butia 41-46. Jezus ma je bilia 30 roków, kiedy rozpoczyna je publiczną działalność. Łuka 3:23. Piata podoba. Józef siedaje praworucz faraona i panuje w carstwie egipskim, w egipskim carstwie. Butia 41. Wierszy 40-44. Jezus siedaje odesnuju praworucz Otca i panuje w Carstwie Niebesnym powiki. Dijania 2:32-33. Szósta schorzyść. Józef ratuje Izraela i pohan od śmierci i kormit ich zbiżjam, chlibom, dającym życia zemne. Butia 41, wierszy 55-57. Jezus ratuje Izraela, a potem także wszystkich pohan od duchownej śmierci i kormit ich chlibom dającym życia wieczne. Jan 6, Ewcharystii. Siema schorzyść. Józef podczas uczty ma specjalną cześć i lubow dla najmłodszych z 12 braciw, jakiego raniej nie znał, bo winna rodzić się pisle jego uwiazdania. Veniamina, Butia 43:33-34. Jezus podczas ostatniej wieczeri projawia osobliwą lubow, myliść najmłodszemu, wozylubionemu uczniu, Joanu, który mógł mieć nawet 12 roków, być dużym młodym synkiem, co i także pojasnuje, czemu dożył majże 100 roku naszej ery. Tak, i to jest Joan 13:23, kiedy Joan leży na grudziach Jezusa Chrystusa. Na grudzi Jezusa Chrystusa. Wosma schorzyść podoba. Józef, pisla wywyższenia na tron Egiptu, daje sobie piznaty swoim bratom, którzy z początku jego nie rozpiznają. Butia 42:8, a także Butia 45:1-5. Jezus, pisla swojego woskresienia, daje sobie piznaty uczniom, którzy jego z początku nie rozpiznają. Mowa pro Emausowców w Łucji 24. Takim czynom możemy skazać, że Jezus on ma swojego zwistuna w starom zapowiedzi nie tylko w Adamie, w Moisei czy w Dawidzie, pro co my wrze mówili raniejsi, ale także w Józefie, synowi Racheli. Starożytni chrystiany pomyczali wrze ci podoby miż Józefom i Jezusom. Na przykład w czwartym wicji perski autor Afrahat napisał taki twir, studium pro dosliczenia pro co, że preslidowany Józef był typem preslidowanego Jezusa. Nowy zapowiedź nie tylko pokazuje Jezusa jak nowego Józefa, ale także pokazuje Marię jak nową Rachelu. Tobto, jak to Jezus to jest drugi Józef, to mama Józefa Rachela jest zwistuną, zwistunką Marii mamy Jezusa. Maria to jest nowa Rachel. Starożytni chrześcijanie nie tylko uważali biologicznej materii Jezusa,
ale takoż duchownej materii cerkwy i wpływowej zastępczej u Boga. Rachel do сьогоднішнього дня є в честі, в пошані, в любові від визнавців так юдаїзму, як і християн, як і Магометан. А її гробниця є досі навідувана побожними євреями, котрі ставлять там свої свічки і просять її заступництва. Тепер попробуємо подивитися, як бачили і кого бачили євреї в Рахилі, як вони вірували в Рахил і як віддавали їй честь. Рахил в старому заповіді то була мама Йосифа і Веніамина. Рахил означає по-єврейськи овечка. Це укохана дружина Якова, батька 12 колін, поколінь Ізраїла. Буття 29, 28, 30. Біблія каже, що у неї була велика краса. Мала приємну поверхневість, постать, шарм, красу. І власне Яків за всі ці прикмети вельми її кохав, вельми любив. Буття 29, 17.20. Життя Рахилі було назначено великим терпінням. Її батько Лаван, вуйко, далекий хіба вуйко там, чи стрийок, Ребекки хіба, ні, Якова, і хіба кузин Ребекки, мами Якова, наскільки пам'ятаю, мав двох дочок. І Яків, який у нього почав працювати, мав працювати 7 років, щоб той дав йому за жінку, власне, Рахил. Але Лаван підступно примусив Якова, щоб цей женився на сестрі Леї. Просто замість послати в брачну весільню, перепрошую, ніч, ну, брачну весільну ніч, послати до кімнати, до трошки п'яного, вставленого Якова Рахил, з якою він вінчався, то він послав йому Леу, старшу свою дочку. Тільки вранці Яків зрозумів, коли при світлі і при тверезості, так що хлопці, я перепрошую тепер за цей коментар, але хлопці, прошу занадто не пити біда свого весілля, бо може бути біда. І краще, ну не знаю, якщо краще мати якесь своє джерело світла, на всякий випадок, щоб оглянути, чи ця пані, яку тесть тобі присилає, чи це ця, на яку ти женився, чи, не дай Бог, перепрошую, ну, бачите у брата Петра таке пишко, що завжди мусить щось некоректного сказати, але прошу цього не вирізувати, бо частина контингенту за це і брата Петра якось любить. Перепрошую всіх. Ідемо далі. No i tedy Jakiv musiał pracować na tą Rachelu już czerwowych 7 roków, to razem pracował na niej 14 roków. Lea zrodziła mu 6 synów. Ona dała mu niewolnicę Zilpu, z której on będzie miał dwóch synów. A Rachel, i tutaj jej czerwowe strażdania, nie tylko, że sestra przeprygnęła jej, ale jeszcze Rachel, kiedy doczekała się swojego ukochanego, musiała go dzielić z Leju i jeszcze wyjawiło się, że jest niepłodna. Ona także dała Jakowu, no takie były wtedy jej manery, swoją niewolnicę Bilchu, która była matką dwóch ostatnich, która dała jemu także dwóch synów. Ale po tym Bóg odkrył łono Racheli, wczynił jej płodną i zniósł z niej cej sorom, cej wstyd, це прокляття, цю хворобу, це нещастя для євреїв, для семітів міцне. Ну і вона породила йому двох синів, власне, Йосифа і Веніамина. То тепер подивіться, і це показано в Буття 30, 22-24. А Бог змилосердився над Рахелею, вислухав її Бог і от відкрив її воно. І зачала, і вродила йому сина, і сказав, «Сняв Бог з мене цю ханьбу». Даючи йому ж ім'я Йосиф, вздохнула,
щоб Господь дав мені ще другого сина. Зараз до цього, ну, може відразу це прокоментую. Почуєте те незабаром, що якщо Рахель, то є Марія, то як пояснити, що Рахель родить двох синів, а Марія тільки одного? Ну, бо не правда, що Марія родить тільки одного. Марія родить двох. Тільки що одного родить, бо родить, в Вифлеємі. Можна сказати фізично, ну і духовно, бо сказала фіат, хай буде так, як по твоєму слову, ось я рабиня. Так що і духовно, але передусім родить біологічно. Натомість під хрестом родить вдруге. Ось син твій, значить роди. І навіть схватки там є. Ось хрест твого сина. Схватки то є ось хрест твого сина. Дивись і хай болить. А роди то є ось син твій. І там стояв улюблений син. А улюблений син, найменший, там то був Йоанн серед 12 апостолів, а тут буде Веніамин. Одним словом, Марія родить двох синів, так як Рахил. Йосифа, котрий є Ісусом Христом, і Веніамина, котрим є Йоанн, а так насправді не Йоанн, тільки він як представник, він як репрезентант, він як персоніфікація всіх спасених, всіх членів Церкви Христова. Церкви. Дітей Божих. І подивіться, як вона родить цього першого, Рахель. Називає Йосифа і Йосиф і вздохнула. Йосиф, тут Ісус, і вздохнула. Ой, щоб на ньому не закінчилося. Я хочу породити їх всіх. Тобто вона не присвоює собі Ісуса, що Ісус то є тільки для мене, тільки для мене. Ні. Вона присвоює Месію, щоб спасти все людство. Марія відразу думає про все людство. Марія не хоче мати Ісуса тільки для себе. Марія не хоче мати самого Ісуса, так як Рахиль не хотіла мати самого Йосифа. Рахиль вздохнула, коли породила, вздохнула, ой, щоб Господь дав мені ще одного. Що? Подивіться, про що вона думає. Думає, тут Господь дає їй щасливі пологи. Вона надає йому ім'я і відразу думає про Веніамина. Марія родить Ісуса і думає про тебе і про мене, про церкву, про Йоанна, про всіх. No, niemowirne. To nie jest mała myszka, która думає tylko, ale fajno, że mają dytynę, ale fajno, że mają dytynę. Nie. Ona od razu думає про людство. Дякую тобі, що дав ти мені цю дитину, Сина Божого. Це велика честь, але прошу тебе за цих всіх. Дай мені їх. Ху. Яка зрілість, яке спектрум, яке широке поле зору, горизонту. Йо. Okay. Panorama teber cich wsich. No pierwszym był Ruben, czy Ruben. Przeczytaj, kto kogo porodziła Lea. Lea, to starsza sestra Racheli, porodziła Ruvena, czy Rubena, on był pierwszy. Potem Simeona, potem Lewi, Lewi typ idu od niego, potem Juda, to je do reci. Z цього роду вийде Давид, а потім вийде Ісус Христос. З роду хіба Леві вийде Мойсей, але я не пам'ятаю цього. Так, то був четвертий, то є Юда. Потім п'ятого родить невільниця Рахелі, Білха, чи Вільха. Дан є п'ятий. Потім шостим є також син Білхи, другий син і останній Білхи, невільниці Рахелі. Нефталі, сьомим є син Зілпи, невільниці Леї, восьмим є, і то є Гад, восьмим є Асер, також син Зілпи, невільниці Рахей, дев'ятим є Ісахар, син Леї, старшої сестри Рахелі, і десятим є Завулон, останній син Леї, старшої сестри Рахелі. Одинадцятим є Йосиф, про якого говоримо. Перший, первородний син Рахелі, укоханої дружини Якова, бо то є всі дружини Якова. Такі є першорядні Леа Рахеля і другорядні Зілпа Білха. Але найбільш кохана є ця молодша і ця друга з першорядних, так що другі будуть першими. Останні будуть першими. І власне Рахель родить Йосифа. Це є первородний, Якова з Рахелю, тому особливо улюблений. Ну і тоді наймолодший якраз. І потім є Веніамин, другий і останній син Рахелі, також найбільш укоханий син Якова.
I baczymy, że właśnie tomu, że Józef był w pierworodnym z Racheli, to jak go tak polubił i ta szata, to właśnie jest dla tego, że ty z mojej najukochańszej oweczki, ty z jej tyła, to ja tebe najbliższy lubię, to najbliższy tebe odjechaju harno. Tak. Rachel mre podczas narodzenia Wyniamyna, który odbywał się niedaleko Wyflejemu. I kiedy ruszyli z Betel, Rachela poczęła rodyty. I kiedy życia i podczas połogów życia z niej poczęło tikaty i nazwała swojego syna Benoni. Ale baćko Jakiw Izrael dał mu imię Wenjamin. Rachel pomerła i była pochowana na drodze w Efrata, tobto Wyflejem. Na drodze w Efrata, Bilia Wyflejemu. Jakiw postawił tam stelu na ich hrobnicy. Kamienci stoi na hrobnicy Racheli aż po dzisiejszy dzień. Przeczytajmy w Butia, 35 rozdziale, w wierszach z 16 po 20. Rachel nadała jemu imię Benoni. Co oznacza syn mojego cierpienia, syn mojego strażdania, bo przez niego pomieraje ona. A Jakiw Izrael, Jakiw tira Izrael, jego batko i jej człowiek przemienił to imię na Wenjamin. Тобто син моїй десниці, син моїй правиці. Про це читаємо в Буття 35:18. Звернімо увагу, що Рахель не є похована разом з іншими матронами Ізраїля, жінками, тобто Сарою, його бабунею, чи Ревекою, його мамою, в родинній гробниці, але, власне, недалеко Вифлеєму, Буття 35:19. I autor dodaje, roztaszowanie jej hrobnicy, miejsce, lokalizacja jej hrobnicy, wydoma aż po nasz dzień. Co oznacza, co jak widłunia, czy co jest świadectwo, pro jakąś formę pamięci, zbiornej pamięci, jakiegoś nawet może kultu, poszany, prość, może co takie minimalne sanktuarium nawet, prawda, miejsce, meta dla prość. Jak wyjawica wasa tak było. I właśnie temu miejsce wydome, tomu, że często nawidowane i zbereżone w pobożnej pamięci narodu. Rachel w pobożności antycznego Izraela nie jest tylko matką Józefa i Wenjamina. Ona także staje powoli w tej pobożności Jewrei, wstaje Matirju usiocho Izraela, kotra nawet pisla smerti płacze, spiw strażdaje i spiw czuwaje usiomu narodu. Oś świadczeniem tego przekonania je notatka, proroctwo z knihy Jeremii, Jeremia 31:15. Tak mówi Gospodzie, słuchaj, w rama daw się czuty lament, gierki płacz. Це Рахил опłakuje swoich synów i nie daje sobie wtiszyty, ich bo wrze nie ma. Це у Єремії є свідчення цього, що власне в 6 столітті перед Христом, в 587 році, коли король, цар вавілонський Набухадоносор переміг, здобув Єрусалим, наступає там поетапово, але наступає переселення еліта, потім практично всього народу, залишаючи в Єрусалимі тільки бідулашків, бомжів, бездомних, хворих. Переселення всього народу в Вавилон. І, власне, вони йдуть в Вавилон, проходячи поруч Вифлеєму. І тоді, власне, є така асоціація, що ну, Рахил бачить це, що її діти йдуть в полон. До речі, власне, здається, покоління
Weniamyna tam dość mało swojej ziemi, niedaleko chyba i Jerozolima. Ja nie pamiętam, ale to nie tylko tam było pokolenie Judy, ale chyba także Weniamyna. No dobra, ale dobrze, nie pamiętają. Rozstaszowania tych pokoleń prowirte, czy tak nie jest. Tak, że ona no, baczyła, a może i Józefa pokolenia tam. Nie pamiętają. Ale Weniamyna chyba tak, na piwni was nie było. No i właśnie ona płacze, bo one idą w niewoli, prochodzą czy steżką i drogą i bilia ich robnicy. I ona znowu płacze. Ona jest świadkiem strażdania swoich potomków, swoich naszczadków, swojego narodu. Za to i zastępstwo Bóg, przez to i zastępstwo Bóg może zmienić niedolę na dolę narodu. Bo w następnym wierszu Bóg mówi do Racheli, żeby już nie płakała, bo za jej trudy zostanie jej nagroda i jej dzieci powrócą się do obiecanej ziemi. Jeremia 31, 16, 17. Bóg w ogóle pokazany jest tam, jak no jak Bóg, który jest osobliwo miękki i nemiczny po odnoszeniu do Racheli. Tak się, ale proces zaraz wam skażę. Rachel, to była żinka, która doświadczyła wielkiego cierpienia. Józef Flawi w pierwszym stuleciu w historii Izraela mówi tak, że ona nie tylko pomarła przy połogach Weniamyna. I właśnie tomu nazwała Weniamyna tak, że ty jedyny syn mojego cierpienia. No i ty mi kat. Ty mnie wbyw. Cene slozy, cepit, nie przeżywajcie za brata Petra. Ale ona, właśnie przez to, co jest świadkiem tego pereselenia, ona płacze także pisla swojej śmierci, z grobnicy płacze. No to jakaś wielka hiperbola. Wielkie przebilszenia. Demetrii Chronograf z III stolicia przed naszej ery, jewrejski autor antyczny, pisze, że Jakiw przyszedł do Efrata, topto Wyflejemu i tam zaczął Weniamyna, Rachel pomerła od razu pitlice narodzenia Weniamyna. Jakiw pochorony w Rachel w całym miejscu, bo peredbaczał, że wygnańcy będą z widzy wychodzyty i pochorony w jej tam, że ona mogła prosić pro miłosierdzia dla nich. Midrasz do knychy Butia, Bereshit Raba, 82 rozdział, 10 wiersz. Usi stolicia, jewreje, chrystiany i muzułmany molili się w tym miejscu niedaleko Wyflejemu, w któremu znajdowała się grobnica Racheli. Proces świadczać i w 20 stoliciu połomnictwa jewrejskie. Jewreje przychodzą na jej grobnicę i zapaliły świczkę przy grobnicy Racheli, prosia czy jej pro zastępstwo, pro modlitwę. Baczymy, że świczki to chyba nie przydumane chrystianstwem, tylko przydumane judaizmem. W starożytnych komentarzach rawinicznych Rachel pokazana jest nie tylko jak maty swojego ludu, ale także jak najpotężniejsza zastępnica Izraela. Je na przykład taka rozpowiedź, taki midrasz, że Abraham i Mojsej przyszli do Boga, płaczuć i błagając pro dopomogu dla Izraela pisle zniszczenia jerusalemskiej świątyni 69-70 naszej ery. Ale Bóg ich nie wysłuchał. I aż tylko kiedy Maty Rachel poczęła zastupać się za grzeszny naród, Bóg odpowiadaje na jej błagania. Zaraz takoż było serdia Najświętszego, zworuszyło się i win skazał. Rady Tebe, Rachel, powernu Izraela na jego dawne miejsce. Jak je napisano, w rama dav się czuty płacz, gierki płacz. Rachel opłakuje swoich synów, nie daje sebe wciszyty, bo ich wże nie ma. A potem napisane je tak, tak mówi Gospod. Zupyny głos twój wid sliz i oczy twoje wid płaczu, bo je nagroda za twoje trudy i je nadzieja dla twojego potomstwa, mówi Gospod. Powernuć syny twoje do swoich mężów. Midrasz do knychy płacz Jeremii
Ejharaba 24. I to jest własny midrasz, to taki komentar i sapencjalny komentar, to komentar powczalny dla Jeremii 31:16. Zwrócimy uwagę teraz, że efektywność zastępstwa Racheli opiera się właśnie na proroctwie Jeremii, że Bóg wyprorokował, że zupyny swój płacz, bo je nagroda za twoje trudy, za twoje cierpienia. No bo jakie tam trudy były? Cierpienia strasznie. Przygadajmy. Zakochana w Jakowi dywycja jak Lea i przeprywnął to, i to chytrystwo, i to gwałtą. Jeszcze czekała 7 roków na początku, to dobrze było cierpienia. Potem musiała czekać drugich 7 roków i musiała baczyć, jak Jakiew jej kochany, nareczeny, spiwżyje. Musiała dywytyć się na wagidni swojej starszej sestry. Wy sobie ujawniajcie, co jest dla dziewczyny zakochanej. I trzymajcie sobie w socjalnym ładu, mają takoż duchownym tonus i kondycji. Jo. No ja znam tylko jedną tak bardzo strażdalną żynku, jak Rachel. To była moja babunia, ale pro niej kołyś skarżę. Bo ona coś takiego przeżyła. Teraz ja pracę tak podumawszy o porywniacy. Tak. No ale Rachel, no, niejmowierna. A potem, kiedy wrze maje tego chłopca swojego, ukochanego, parza, kniazia, grafa, króla Jakowa, no to wyjawia się bezpliwnie. I dywię się, jak słuchajcie, desatero dzieci narodził się i mówi, i on tyszy się, bo ona nie tylko na dzieci dywię się, ona dywię się, jak pyszają się ta sestra, ci niewilnicy, a ona chodzi jak rabynia swoich rabyń. Jo. I skażyć, że Bóg jest dobry. No skażyć. Jo. Win disno, nie zna jeszcze, co taki czas. No to jej jereś, że ja to przekażę, okej? Okay? Ale ta jereś ma je pokazać, jak twardy jest nasz Bóg, jaki ma mocny charakter, że w mich wytrzyma coś takiego. Takie cierpienie ukochanej swojej obeczki Racheli. I ona dywi się na tego dietworu, dywi się na tych jakie pyszają się żynok, trzy żynki nad nią, albo na czwarta, rawynia swych rawyń. Dywi się na szczęście swojego człowieka i dywi się na jego cierpienie, co w niej spiewczuwaje. I ona musi to wszystko wytrpieć. A potem Gospodź odkrywa jej łono, otrzymuje Józefa, no i co? I potiszyła się tym Józefem roków z kilka. No nie znają, z kilka win tam w roków. Koły, no tam może 18, może 16, prawda? Koły potrafiaje do niewoli, tam trzeba byłoby prowiryć. No potiszyła się tym. I co? I prodali go do niewoli, a skazali jeszcze za Chynów, nie? W paszczy dykoho zwierzę. Tragedia, no, nieszczęście. I potem narodził się Wyniamin, taka wticha, i zamiast być wticho, to jest już śmierć dla niej. Także podwiedzia, większość życia Racheli, choć w wielkiej lubowi do Jakowa i Jakowa do niej, choć w wielkiej lubowi do Józefa i pewno Józefa do niej, i wielkiej lubowi do Beniamyna, a Beniamyna jeszcze nie do niej, bo za mały. Ale pomimo lubowi, to tam było cierpienia. Tam były dwie rzeczy, kochani. Tam była lubow i cierpienia. Jaki kolor dla lubowi damo? No nie znają, złoty. A jaki kolor dla cierpienia? No nie znają, bahranecja, bahriany, to będzie czerwony, Oleksijko? No taki krwawy, bahriany. To dawajcie ci dwie nitoczki. Złota lubow i bahrianowa nitoczka, czerwona jak krow, wid cierpienia. No albo dawajcie złota lubow i czarna nitoczka cierpienia. No fajne kolory, prawda? Złoto i taki bahriany, temno-czerwony, jak krow taka. Albo złoty i czarny, takoż harna kompozycja. No to żynok pytają, prawda? To nie jest jakieś tam szuruburu estetyczne, to jest stylno. No ale słuchajcie, to jest jej życia. Z takich nitoczek gobelin utkany.
Wyszywka. Złoto. Złoto bachrianych, złoto czarnych nitoczek. A dawajcie trzy kolory. Złoto, bachrian i czarny. I oś czemu Gospodź taki kształtował, bo mała pokazać, jaka będzie życia Marii. To była programa, matryca dla Marii, Rachel. Wielka lubow i wielkie cierpienia. No i co, chce to być jak Maria? A, i co, chce to być na sprawdzie chrześcijanami? Dawajcie, nie bądźcie na sprawdzie chrześcijanami. Bo jak się skażecie, że chce to być na sprawdzie chrześcijanami, to was ci nitoczki będą czekać. Bo nie ma jej sprawdzniej chrześcijanki niż Maria. I nie ma jej chyba sprawdzniejszej postaci, szlachetnej, bezgrzesznej chyba postaci jak Rachel w starym zapowiedzi. Wielka lubow. Na wysotach lubow. Romantyczna lubow. I potężnie cierpienia, jama cierpienia praktycznie. Depresja cierpienia. Wysota i depresja. Dobra. I właśnie tomu, jak ona płacze w niebie, to Bóg jednemiczny. Wse, krim twoich sliz, kochana. Ja wse sterpię. Wse nebo pomistyć, kochani, wse w sobie. Dawajcie troszkę poezji. Ale to nie będzie do końca moja poezja. Nebo pomistyć Boga. Z trudnością, ale pomistyć. Jak się Bóg tak przemęczy się, to nebo jo. Jak się Bóg przemęczy się do kiepsko i nieskończoności nieba, to nebo jakoś jego pomistyć. Może nie rozirwać się. Ale Bóg musi to tak mocno tak przemęczyć się, żeby nebo jego ogarnęło. No ale dla Boga to możliwe. No dobre, to nebo pomistyć Boga, pomistyć sławu Bożą, pomistyć nas wszystkich, z anchołami, z wirjami, roślinami, martwej materii, wszystkich nas pomistyć. Odnoj rzecz tylko nebo, nie pomistyć i nie sterpić. Sliz rachy. Bóg na wse gotowy, krim odno. Bóg wse może zignorować, krim odno. Twoich sliz, szanowna Pani. Także kto kieruje nebom? Da. Prywit patriarchat, da? Nie, kochani. Ja sam sprawa, że Bóg kieruje. Żeby wy nie zastukali znowu brata Petra do hierarchii. UHKC czy RCK? Nie, RKC. Żeby nie zastukali. Ja sam sprawa tak, Bóg kieruje w niebie, kropka. A teper szeptą dla moich druzji. Ni w jakom razie, nie wierzę. Bóg robi wrażenia, że to kieruje. Nie wierzę. Słabak. Kieruje ona. Jak ona pocznie płakać. No aż się wam taki Bóg nie podoba. Nie podoba się wam taki Bóg szlachetny, czutliwy, nie? Nie podoba się. No. Będzie podobne. Wse sterpił, krim twoich sliz, kochana. Rachel kieruje nebo, a nie Bóg. Ona zrobi pitkiwku. Bóg wrze w pozy smirna. Do boju gotowi. Tylko skażesz, co mają zrobić. Tylko nie płacz, miła. Tylko nie płacz. To Abraham, Mojsej, won! Miła, tylko nie płacz. Tylko nie sumuj. Wse zrobił. Neba przychylił. Jak ty mnie neba przychylisz, jak ja wrze w niebie? Oj, Bożestwo tobie przychylił. Ty wrze mnie przychylisz? Co ty mnie z jego dni przychylisz? Oj. No, wse przychylił, sebe przychylił. Aha. To taki w naszej religii taki dialogi. Jak myło. Człowieki berić przykład. Dziewczata, jaki tam feminizm? Prosto płaczcie. Rosa łżynki, sloza łżynki, rosa na kwitci. Krasa. Słabkiś i niżniś. A perd człowiekom potużni uragan. Stychia. Zemletrus. Tsunami. Wse sterpił, tylko nie płacz. Krim twoich sliz. No.
To taki je boh. Tak što divčata vtica, jak ne bude feministkami, jak bude žinočima, a ne zmaskulinizovanimi, čovjek i vtica, jak bude micnimi i v nohach u svojih dam. Alo, Ukrajinci, z kozackog rodu, do vas pru. Pobaczcie to dzień. Krasu, słodkość, lubowi. No właśnie. I думаю, що це власне любов і терпіння велике. Любов і покора. Ну бо що робить в нас терпіння прийняти? Пережити добре терпіння робить в нас робити покірними, просто покірними. Замовкає в нас всяке я, всяке его. Воно замовкає якось при любові, бо в любові абсолютно щезає его. З'являється ти, щезає моє я, з'являється ти. З'являється він, з'являється ми. Яке там его в любові? Немає его в любові, немає я в любові. Воно в любові щезає, і воно щезає також в терпінні. Сокрушене терпінням на порошок. І з'їдаєш цей порошок, як що вороги скажуть. Тому у Рахелі немає вже я. У Марії немає вже я. Любов і терпіння, любов і покора. Так що бачите, ніякий апостол Павло, ніякий Йоанн Хреститель, ніякий Йосиф з Назарету, ніякий Мойсей, ніякий Ілля, ніякий Єремія, що ви, ніякий Авраам, Адам, вон! Ніякий Йоанн Павло ІІ. Рахель. Сльози Рахелі. Тільки для неї. Найбільша заступниця в Старому Заповіті. Я цього не знав. Ніхто з вас цього не знав. Ніхто в Україні цього не знав. А вона є тільки тінню грядущої Марії. І тепер, власне, Рахель, Марія і їхні діти. Різня немовляток вифлеємських. Послав Ірод, коли мудреців не дочекався, палачів вифлеєм і усю околицю. Повбивати всіх хлоп'яток до 2 років життя. Тоді сповнилися слова пророка Єремії. Знову сповнилися. Почули крик Врама. Плач і стон великий. Рахель оплакує своїх дітей, не хоче втілитися в смутку. Їх бо вже. Тож їх вже нема. І коли Ірод... І власне тоді Марія тікає з Йосифом перед цим. А коли Ірод помер, ось Йосифу в Єгипті з'являється ангел Господній у вісні і каже: «Встань, візьми дитя і його мати, ідіть в землю Ізраїля, бо померли ті, які чекали на смерть дитятка». Він встав, взяв дитину і мати і вернувся в землю Ізраїля. До речі, не вертається до Вифлеєму. Не вертається до Вифлеєму. Вертається на північ, в Галілею, до Назарету. Бо Вифлеєм біля Єрусалиму, декілька кілометрів від Єрусалиму, там 8 чи 15 кілометрів. Кохані, Вифлеєм то є місце, де Рахил тире Марія має померти. А вона ще не має померти. Вона тепер має нянчити свого Йосифа, а не родити Веніамина. Ось чому Марія, Йосиф і Ісус звертаються до Назарету, а не до Вифлеєму, де жили 2 роки, де хотіли жити, бо було близько Єрусалима. То так, як всі хотіли побожні жити в Львові, а не в Донецьку. Для побожних в Донецьку мало там атракціонів. А для побожних у Львові, де не глянеш, приємний, духовний, атракціонний. Там все є релігійне у Львові. Навіть котики побожні. А вже дами львівські. То взагалі на каву з іконостаса подалися в прогулянку. І на іконостас потім повернуться в своїх хустинках і німбах.
Szczeneje czas rodyty Weniamyna, Marię, tobto ludztwo, tobto cerkwu. Szczene czas. Tomu nie budesz tam, tu suwaty sa bilja wyflejemu. Pidesz na piwnicz, szczo krutyty sa bilja Josefa, swoho perworotnego bilja Isusa. Przyjdzie czas, szczo pidesz blisko wyflejemu. Przyjdzie jeszcze czas, szczo staniesz na Holchowie. Blisko, te kilka kilometrów wyflejemu. I tam budesz merty. Tak jak Rachela, Rachel, która merła bilja wyflejemu. Ty tam budesz merty, rodę czy Wyniamyna, tobto cerku. Ale co budę czerez 34 roky. Czy tam czerez 30, czy czerez tam 20 kilka roków. A póki co w Nazaret wychowywaty Josefa, tobto Isusa, perworodno. Trzeba nam pamiętać trzy rzeczy. Po pierwsze, ryznia niemowlatok w Wyflejemskim odbywała się w bilia chrobnicy Racheli, bo to było w Wyflejem i w okolicy. Po drugie, Rachel nie żywe, ale jakoś jest świadoma tego, co robi się z potomstwem i płacze i zwerszuje proroctwo Jeremii. Matwiej 2, 18, tire Jeremia 31, 15. Rachel płacze ze swojej chrobnicy w Wyflejem podczas niewoli wawilońskiej i teper płacze podczas genocytu niemowlatek. I trzecie. Rachel i Maria tutaj razem jakoś powiązani. U Matwija 2,18 Rachel jest symbolem strażdającej Marii, strażdającej materii jewrejskiej. Jest symbolem cierpienia Marii. Marii, która musi płakać wrze nad śmiercią, bo Maria wczy się, że płaka te nad śmiercią swojego syna, kotru baczyć w obrazie tej ryzni. Ta ryznia jest zwistuną śmierci ryzni i jej syna. To po prostu takie wykładania w czasie. No i krim tego Maria płacze nad tymi dzieciatkami, niemowlatkami, pierwomuczynkami. Вона є також знаком, що вона буде мати багато дітей. Ось вона тікає зі своїм первородним сином, і ось з її причини, а через це і це спонукає її до сліз, помирають діти. Ради її сина, помирають мученики. Помирає то, ці діти вифлеємські навколишні, то є образ церкви. Ми є діти Марії, так Ісус. Tylko Jezus jeszcze nie pomiera, więc pomiera nie za bardzo, przez 31 rok, skażemy. A my jest znakom tych jej dzieci, jakich potem będzie personifikowano pokazywać Joan, my jest właśnie ta cerkwa, która jest także jej dziećmi i ona nad nami płacze, a my pomierajmy dla niej. Czy to w białym, czy czerwonym muczeństwie, czy to w askezji chrześcijańskiej, czy to w muczeństwie. Za wiru. I my jest jej dzieci. I ona tutaj jest jakoś powiązana. Rachel jest materią narodu i płacze nad narodem. Maria płacze nad narodem, nie tylko nad swoim synem. Jak raz Maria nie musi pokaż to płakać tak biograficznie nad synem, no bo tyka jest z nim i spasaje go, ale musi być dla niej duże przykre i musi płakać nad tymi dziećmi wyflejemskimi i to ona utotożnia się i Matwiej utotożnia jej własne z Rachel. Rachel płacze, Maria płacze. To dziewczynicz wyflejemsko. A teraz podziwimy się na Odkrowienia 12.1.6. Żynka odjechana w słońce, miesiąc pod stopami, na głowie winok z rok 12 i je wahidna i kryczyć terpieczy boli i muki rodów. Przygadajmy sobie son Josefa pro jego rodzinę, która miała prity i pokłonić się jemu. To jest Butia 37, 9-11. Win każe tak swoim bratom i chyba tatowi, bratom. Zdyło mnie się, że słońce, miesiąc i 11 zirok wydawali mnie poklin. A potem, kiedy skazali baćkowi i kiedy cej son skazał win baćkowi i bratom, otec skartał jego. Co to oznacza cej twój son? Czy ja i twoja maty i twoi braty my maliby pryty i wydaty tobie pokin aż do zemli? No, i podywymy się, że
Józef baczyć słońce, Maria tut w odkrowieniu odjachnęła w słońce. Baczyć miesiąc, miesiąc pod nogami Marii. Baczyć zirok odynacać. No, niezabarom takoż będzie Benjamin. Benjamin takoż pokonać się jakoś jemu, to właśnie będzie odynacać zirok. Tut Maria ma 12 zirok. No, ale co jakaś podoba je. I jeszcze co oznacza je? Rachel w ciemu sni Józefa w Butia 37, 9, 11. Rachel symbolizuje miesiąc. Jakowa. Jakowa symbolizuje słońce. To podobiecie, jak to Józef, syn Racheli, to jest Jezus Chrystus, no to Jakiv, jego tato, to jest Bóg Otec. Znaczy, Boga Otca symbolizuje słońce. Sam Rachel, jak maty Józefa, to maty Jezusa, Mariu, symbolizuje miesiąc. A wsi pokolenia, 12 rok, 12 rok to jest wsi pokolenia Izraela, syny, dzieci Boże. Czemu tam było 11? No, właśnie, tu jest 12, tam 11. No, tomu, żeby pokazać, że Józef z odnego boku jest przedstawnik Jezusa Chrysta, najbudniego, Syna Bożego, ale z drugiego boku to jest jeden z 12. Bo właśnie Józef jest, skażmy, 12, jakiego brakuje. Tak, że on jak Jezus wybiera poklin 11 swoich braciów, ale win jak w Żenebudu czy z Wistuną Jezusa Chrysta, jest jednym z 12 pokoleń Jakowa Izraela, swojego matka. Tu taka gra znaczy, że win dwa w odnom, w czemuś je Jezusem Chrystom, a w czemuś je prosto, je jednym z pokoleń Izraela. Tak. Zwrócić uwagę, że Maria tutaj jest pokazana jak cia, która jest ponad Rachel, bo Rachel to jest miesiąc u wisni Józefa, a tu miesiąc znajduje się u nich Marii. Tak że Maria jest kimś bilszym niż Rachel. Rachel jest w nohach u niej, jest sługinią Marii. Maria jest zwerszeniem Racheli. Rachel to było tylko zwistunka, a Maria jest realizacja. I ona krzyczy, terpiaczy bil i muki rodów. Odkrowienia 12.2. Odinousa. Tak. Terpinia. Właśnie tomu, że ona, Rachel, terpiła rody. Kiedy rodyła Wyniamyna i z przyczyny tych terpiń pomerła. Syn mojego bólu. Żinka odjagnęła w słońce nie tylko matrią Mesji. Ona jest także matrią wszystkich dzieci Bożych. Czemu? W Odkrowieniu 12. No bo kiedy jej syn był porwany i zanesiony do na prestołu Boga, do nieba i syf odesnuju praworucz Boga na tronie, to rozgniewał się drakon na żinku i począł borodźbu z resztą jej potomstwa. Baczcie, syn nie jest jej jedynym potomkom. Jeszcze reszta potomstwa z tymi, którzy zberigają zapowiedzi Boga i mają świadectwo Jezusa. Odkrowienia 12-17. Pokazuje, że jeszcze inne potomstwo tej żinki. I tak samo Rachel. Rachel, krim Józefa, będzie mieć inne potomstwo. Wenjamina, a potem wes Izrael. W pobożności Izraela, w kulcie Izraela. I stanę osobliwą materią preselidowanych Izraelitian. Tak samo Maria tut ma resztę potomstwa. Do reszty, gdzie jest pokazana ta reszta potomstwa? To jest ta ziemia, która odkrywa swoją czeluść, swoją paszczę i prokoftuje złą riku demoniczną i złą po ludzkomu riku, którą wypuszcza drakon, żeby dosiąchty tikajuczu żinku, okrylenu. To właśnie potomstwo tej żinki, ziemia, poroch ziemny, peremahaje zło, jakie czyni drakon w historii. A ziemia
To je obraz pokirnoj, jak dity fatimski, negramotnoj, ne wserozumijucej, ale pokirnoj, pobożnoj cerkwy. Co je ci nasi babulki w chustynkach, jaki permochle Stalina. I teper pokażę, że mu także Rachel w Ewangelii Joanna, Joan 19:25-27 pod Chrystom. Oś żinko, oś syn twój. To jest z jednego boku nowa Ewa, ale z drugiego boku to jest Rachel. Czemu? No bo nie napisano projewu, że ona w boli, no tak, napisano, że ona w boli bude rodyty, napisano, przeprosił, ale osobliwo cijeju, która w boli rody swoją dytynu, jest Rachel, kowy rody Wyniamina, drugiego swojego syna. Tut Maria, pierwszego syna swojego własne choronyć, Jezusa na Chrystita, jak Józefa, ona pochoronyła w swoim sercu, kiedy braty, syny skazali, że jego zwir pożar. Tak, że proszajeca z pierworodnym, a tut rodyć. A czemu rodyć? Bo w mukach, no bo chrest, bo pod chrestom stoi, to mu w mukach rodyć. W bilszych niż Ewa rodyła Kaina, Awela, a potem Seta, zdaje się. Tu Maria, tak jak Rachel, tego Beniamina, w bolach rodzić, w bolach, które przechodzą, w bolu, które przechodzą w śmierć. No bo Rachel rodzi w bolu i mre. Maria, Joanna, Beniamina, najmłodszą, rodzić w bolu, mene i tebe, i mre. Mre razem z Chrystom. Duchownemu, psychicznemu plan. Mre. No i pamiętajmy, że Wyniamin stał ukochanym dla Jakowa, tak samo i Wyniamin, to Joan, był ukochany dla Boga, dla Jezusa Chrysta. I dla Józefa Wyniamin także był osobliwym bratem. Win jego raniej się nie znał, a potem jego poznał. I najbliższy jemu cześć pokazywał. Tak samo Jezus najbliższy Joanowi. I takoż Bóg lubić nas, dzieci Bożych, Wyniaminków, lubić bilsz niż inne ludztwo. No, bilsz w pedagogicznym sensie, będzie nas nahorodziwać, będzie mać z nas radość, my zadowolenia jego, szczęścia jego. My, kiedy je Wyniaminkami, tymi ukochanymi uczniami, najmłodszymi, ostatni będą pierwszymi, oś cerkwu swoją lubić Bóg najbliższy. Do Wyniamina skazał. To jest Wtorozakonia 33:12. Do Wyniamina skazał. Ukochany Hospodom, bezpieczno u niego zamieszkuje. U niego, który zawsze bude jego berechty, widychne w jego ramenach. Także Wyniamin bude Wyniaminką. Co to mówię, to takie sens tego słowa Wyniaminok, przynajmniej w polskiej mowie, że to jest ktoś najmłodszy, najsłabszy, ale także najbliższy, otoczony lubowiu, opieką, zachystą i podarunkami. Pączyk w masy. To właśnie my. Cerkwa katolicka, Cerkwa Chrystowa, to dzieci Boże. Wyniaminok, musimy być to najmłodszy. Podywajcie, jaka podobność? Stary zapowiedź Rachel, nowy zapowiedź Maria. Stary zapowiedź Józef, pierworodny syn Racheli, nowy zapowiedź Jezus, pierworodny syn Marii. Stary zapowiedź Wyniamin, syn terpień Racheli, nowy zapowiedź Joan, syn terpień pod chrystom Marii. Stary zapowiedź 12 synów, Wyniamin najbliższy ulubiony i najmłodszy. Nowy zapowiedź 12 apostolów, Joan najmłodszy, najbliższy ulubleni. A w Joanie jest my, pamiętajcie. Ulubleni, syny i doczek. I pamiętajmy, że tak Joan, jak i Jezus, mają tę samą mamę. Tak Wyniamin, jak Józef, mają tę samą mamę. Spośród innych mam. Tobto, kiedy Maria staje, tobto, tych cztery żinki Jakowa, pokazuje, że Bóg jakoś ma stosunki i chce być plidnym w usiomu ludztwie. Jest różnomodnie religii.
Є буддизм з 6-го століття перед Христом. Є індуїзм, який там сягає, можна сказати, 2000 років, майже, чи там 1800 років перед Христом. І то також ця релігія є якоюсь там дружиною Бога, правда? Бога, тобто цього Якова, Ізраїля. Ну, є якісь там рабині, і хто якісь інші релігії, чи субкультури, якісь такі світові, правда? Мезопотамська, єгипетська, грецька, Олімпу, астецька. Ну, австралійська, ескімоска, ну, є різні культури, різні духовності, релігії, філософії, там, грецька філософія. І Бог з кожної з цих культур, з кожної з цих релігій щось доброго там їм дав. Ну, там немає самого зла, правда? Там є багато, як каже Собор Ватиканський II, зорен. No, ale komunia to jest tylko chrześcijaństwo, ale komunia czysta, bez plew, to jest tylko katolicyzm, okej? Okay? To u nas z tego zbliżenia jest tak, że możesz tam utonąć w tym zbliżeniu. A tam w tych innych religiach, to tak, znajdę, tam zorneczko na podwiru i tam gdzieś, a chłamu, a plew, a kamieńczyków, a nie skażę czego, kucia. No, ale tam gdzieś, oś tam coś blistyć, tam, porozkidane je. Це все, що добре в цих релігіях, то є, власне, це зерно від, ці зерна від Бога. Так що цих три жінки, Леа, Дільха, чи як там її було, Зільпа, перепрошую, і Більха, ці дві равині і Леа, то є ці різноманітні релігії, культури, цивілізації світу, з якими Бог також пробував щось кооперувати, їм якісь зорни, якусь плідність свою їм передав. Ну, філософія грецька є прикладом, як Бог вмів їм все ж таки передати дуже багато здорових понять, уяв, правда? Але є тільки одна культура, одна цивілізація, одна релігія, котра є для Бога як Рахель. Ми. То церква Христова. Християнство. Civitas Christiana. Cywilizacja chrześcijańska. Katolicka cerkwa. I z tej cywilizacji judeo, starozapowiednio, skażemy, chrześcijańską, tak, z tej żynki je Jezus, Józef, i z tej żynki będzie, z tej samej mamy, będą dzieci Boże, to chrześcijanie, to katolik. Wszyscy inni dzieci jest z innych żynok, z innych religii, a my jest z tej samej żynki, która porodziła Boga, która porodziła Józefa, porodziła ona i nas, Beniaminki. Co warto jest znać? Mają tę samą mamę, co Bóg. My wyszli z tego samego łona, co Bóg. Z tego samego serca, może kraście skazać, co Bóg. My. Nie wony. My. Wszyscy ludzie dobrej woli. Cerkwa Chrystowa, nie tylko cerkwa katolicka, cerkwa Chrystowa, która ma męży niezbagnani, taki Bóg zna, kto w niej jest, a kto nie jest w niej. Kto w niej nie jest. I na koniec jeszcze taki punkt. Maty cerkwy. Rachel była matką nie tylko Józefa i Wyniamina, ale także matką całego narodu, swojego ludu. Jeremia 31:15. Maria, jak nowa Rachel, jest matką całej cerkwy. Wszystkich, którzy mają świadectwo Jezusa. Tobto wszyscy, którzy jest resztą jej potomstwa. Odkrowienia 12,7, a także Odkrowienia 12:1-6. Materyństwo Marii po odnoszeniu do cerkwy, do chrześcijan, od pierwszych stuleci było już znane. Ambrozji z Milano, jak i nawrócił Augustyna, no ma swój uczest. Win każe tak. Niechaj do Tebe skaże Chrystus z derewa Chrysta, oś maty Twoja. Niechaj skaże i cerkwi, oś syn Twi. Tobto do Tebe, chrześcijanine, niechaj Chrystus skaże Tobie, chrześcijanine, oś maty Twoja. I do cerkwi niechaj skaże, oś syn Twi. Tak, że
Poniatia duchownego materyństwa Marii po odnoszeniu do cerkwy nie było przydumane katolikami w średniowieczu, ale wrze w antyku. To jest 4 stulecie naszej ery. Zrodziła ona nie tylko Joana jak swojego drugiego syna, ale także wsiu cerkwę. Każe Joan Pawło II podczas audiencji generalnej w 97 roku. Ona przyjmujący wid багатостраждальних пологів, родів, родить нове людство, тобто дітей Божих, Церкву Христову. Народження церкви є плодом відкупленчої жертви, з котрої Марія є з'єднана вузлами материнства. Bo ona, jak nikt, przyjmowała uczest i jednała się, ale także spiwstrażdała z cierpieniami Chrysta na chrzestie i śmierci. Tomu nazywajmy jej Mater Dolorosa, Stabat Mater Dolorosa, Maty Bolisna, Maty Strażdalna. Pamiętajmy, to jest Maty Prekrasnej, Precharnej Lubowi, ale to jest także Maty Potużnego Strażdania. Прекрасна любов і потужні страждання. Духовність Марії. Ось я рабиня. Я готова прийняти всякі страждання. Я мати і я рабиня. Як мати люблю, як рабиня терплю. Духовність християнська, духовність Марії. Євреї рахували Рахель за найбільшу заступництво на небі. Тому і ми рахуємо Марію за найбільшу заступницю на небі. Більшу, ніж всі святі. Більшу, ніж всі святі і ангели разом взяті. Вона, готуючи український борщ в Назареті, віддавала Богові через любов і покору, а може вже і страждання, більшу славу, ніж всі мученики разом взяті. I wsi podwyżniki, i misjonery, i apostoł. To moi ludy szwytko se rozkusyli, skażmy tak brydko. I to mu poczali molety się do niej. Tak jak jewreje. To wzięte jest z judaizmu, nie tam gdzieś z pochaństwa, że tam do jakiejś bohyni molący. To wzięte jest z judaizmu. Jak jewreje robili prości na grobnicy Racheli, stawili swiczkę, rawiny kazali, że nie ma kraszczej zastupnicy u Boga. Do речі, подивитися на юдаїзм. Він вірив в заступництво святих. Авраама, Мойсея. Але більше Рахиль. Так що це також не придумане католиками в середньовіччі, що культ святих. Він вже був в юдаїзмі. Ми вчилися від наших отців. Скажемо, протестанта. Для котрих юдаїзм дуже модний тепер став. Я би сказав, занадто модний. Так. Тому, власне, християни вже в третьому столітті написали цю молитву. Під твою під твій захист прибігаємо, свята Божа Богородиця. Не відкидай прохання, які заносимо до тебе в наших потребах, але збережи нас від всякої небезпеки. Ти єдина чиста і благословенна. Анонімна молитва з третього століття. Ну, але то є перше свідоцтво записаної молитви. А не перше свідоцтво звернений устами, устно. Якщо в третьому столітті вже до нашого часу зберігається текст, це означає, що як мінімум в другому столітті вже він був на устах озвучений. Пам'ятаємо, що з того часу мало що залишилося, один проміль, навіть ще менш. Так що ми в цій молитві, яку знайшли, десь там записану, бачимо верх айсберга під водою. Це все, що не зберіглося до нашого часу. Є ця реальна побожність, яка була на устах всіх. Так що зберіглося один фрагмент. То це означає, що 10 тисяч уст шептало ці молитви вже років 100. Або і більше. Archeologia to jest werch iceberga, to nawet mniej niż werch, bo to werch iceberga to odna wosma. Ja nie думаю, że z trzeciego stulecia odna wosma artefaktów zberegła się do naszego czasu.
Nie, nie одна вас таки один проміль, одна тисячна або ще менш. Так, і тепер в 1934 році Ватиканський собор II каже в своєму документі догматичному, то є Конституція догматична про церкву, Lumen Gentium, пункт, параграф 62, що материнство Марії в економії, в політиці благодаті триває без перерви, аж звершиться спасіння всіх вибраних. Вона взята до неба, не перестала не зупинила спасенного завдання, але через багато яке численний вид свого заступництва без перерви з'єднує нам дари спасіння вічного. Завдяки своїй материнській любові пікується братями сина свого, бачите, син Йосиф, брати Веняминки, сина свого, прощанськими, поломницькими і в небезпеках, поки не дійдуть до щасливої вітчизни. Ну і тут ще я би хотів додати до цього, що Польща мала свій, і Папа Римський 21 листопада 1964 року на Соборі Ватиканському II, на закінчення третьої сесії цього собору, урочисто в Базиліці Апостола Петра під час Служби Божої оголосив Марію Матір'ю Церкви. І радість була так велика, як під час Собору Ефеського. Не пам'ятаю. 431 року хіба. Коли було оголошено догму про Марію як Мати Божу, як Богородицю раніше. То тоді отці запалили свічки, були ходи по місті, по Ефезі, співали пісні, кричали, ну була еуфорія. Так раділи цій догмою, так раділи Марією, що є матір'ю Бога. Тут, на Соборі Ватиканському II, Папа Павло VI, блаженний тепер, коли оголошував це під час меси, біля нього стояло, не пам'ятаю скільки, 20 хіба, скільки, чи 70 декількох єпископів, не пам'ятаю скільки. Або 20 декількох, або 70 декількох. Єпископів усіх, єпископів цих дієцезій, котрі мають в собі якісь відомі марійні санктуаріума. Так що вони були біля папи при вівтарі, всі інші були там далі, то було більш 2000 єпископів, кардиналів, патріархів. І власне тоді вони, коли він оголосив матір'ю церкви, то вони почали хлопати, і почали співати також пісні. Була також така радість велика, втіха велика, подібна до втіхи і радості отців Собору Ефеського з 4-го. З 5-го, перепрошую, століття. No, ale ja począłem mówić, że Polska ma tu swoją zasługę przy ogłoszeniu tego tytułu, tej roli Marii. Nie, że ona teraz otrzymała tę rolę, tylko my konstatujemy teraz. A właśnie prymas Polski, główny kardynał Polski, warszawsko-gnieźnieński, Stefan Wyszyński, jaki ma wielki kult do Marii, win 16 września 1934 na rozpoczęcia trzeciej sesji Soboru Watykańskiego II, to było wersji, win, wygłosił taki dokład pro Marii, że ona je materią cerkwy i że ona zasługuje, aby cerkwa coś skonstatowała, nazwała, ogłosiła. I poprosił papu rzymską i wszystkich ojców soborowych, że oni podtrzymali tę inicjatywę. Także to właśnie polski episkopat i polski niezabarom błażenny, bo zdaje się wersji, czy wrzowtni będzie jego beatyfikacja w Warszawie. Właśnie win wyprosił ten fakt. No, co to oznacza? To oznacza, że to jest firtoczka odkryta do ogłoszenia Marii z piw witku pytelnicy
i posredniczką w swych pochodach. Bo zwróćcie uwagę, Sobór Watykański II w dokumencie Lumen Gentium pokazuje jej, jak wzirec dla cerkwy, jak wzir cewu chrystianku i wzirec dla wsi cerkwy. Jak typ dla cerkwy, jak matrycy dla cerkwy, ale także jak wzir cewu chrystianku. Ale wszerz takie, co je člen cerkwi, co je wszerz takie, baczycie, w 8 rozdział, tam je rozdziały pro episkop i pro sweszczennych i pro inszy stany w cerkwi, pro inszy fenomeny w cerkwi, aspekty w cerkwi. Natomiast Maria je pokazane jak w 8 ostatni jakby aspekt. No, co robiło się rady ekumenizmu, rady protestantów, szczególnie drazny tytuł tutaj ich czymś nadmiernym pro Mariu. Ale odnoczasno ogłoszenia Marii Matylu Cerkwy no pokazuje, że ona nie jest tylko członem Cerkwy. No, co jako trzeba rodzić Cerkwu, musi być w jakimś aspekcie nazowni Cerkwy. No tak, jak chrystianka, jak wirulczow Chrysta, ona je w cerkwi, je najkraszczej parafianką, no, členom naszej wspólnoty, naszej rodziny. Ona je najkraszczej diecezjanką, eparchianką. Ona je najkraszczej chrystianką. No ale jak maty cerkwi, ona je ponad cerkwą. No i co robić ca maty? No rody. A teraz wyjdę mu, dawaj te z tej metafory rody. Do czego rody? No do życia wiecznego. A jakie wyjdę mu z metafory rody i spytaj mu teraz teologię, a co to oznacza rody ty do życia wiecznego? No spasaty. No a kto spasaje? No Jezus. Ale ona rody takoż. Takoż ona spasaje. Win spasaje ona. Tomu win spasaje po suty, a ona spasaje po jego nominacji. Po jego woli. Ty takoż budysz razem ze mną spasaty. Oden do odno. Ty ja po suty, a ty po mojej nominacji. Ja po przyrodzie po zasłuchach, a ty po mojej nominacji. Ja takie są nominacje? No, jeszcze naznaczają tebe. Naznaczają tebe nowym tytułom, nowym, nadają tobie taką rolę. Kto ją zaborony, prawda? No, i co to di rozumieją, że tak. A potem, jakoby ona że porodyła nas przez wiru, przez chreszczenia, razem z nim, z Jezusem, jako, jak z piwitku pytelnica, to ona potem hoduje nas. A czym hoduje cię chrystianin, żeby i ty w mandrywcy do nieba, kiedy już jest rodzony? No to błahodanie Ducha Świętego. I w taństwach, i poza taństwach. I w Słowie Bożym, i tam w natchnieniach, tam no prosto w błahodatiach, wszakiego wydu błahodat. I mistycznych, i asketycznych, i takich, jakich, i charakterologicznych, i szedoczesnot. No, wse je błahodatki. Wse je błahodatki. Kto kormi? No, duch. Kto kormi? No, wona. Jakże wona je matrią, to chyba nie tylko porodyła i zaliszyła. A i teper wujko kormi, duch, prawda? I wona kormi. A czym kormić? Błahodatia. A jakie my? Wsima. To i duch kormić, i wona. I syn spasaje, i wona spasaje, i duch kormić, i wona kormić. Bo co wynika z poniatia, z roli, z tytułu maty cerkwi. Albo co jest dobra maty, i z A do Ja, albo słuchaj te... Trzeba nam poszukać inszą metaforu. Metaforu. Nie maty, nie rodzić, nie kormić, tylko coś inszy. Nie. To je natchnione, że ona je maty. To Jezus skazał. Ty je maty. Dla Joana, dla ludztwa, dla cerkwy. I to Sobór Watykański II skazał. I to Papa Paweł VI Błażenny skazał. Roma locuta causa finita est. Rym skazał. Spir zakończony. No i mi komentar tu do Maria je nowej Rachilio. Nie muszę to jechać do Wyflejem na grobnicę do Racheli, tylko może to jechać do Efezu, albo inna tradycja każe do Jerozolimu, do grobnicy Marii i tam świczku postawić. A tak naprawdę nie muszę to jechać do grobnicy, bo ona woskresła na dni, ona zasnuła i była perenesana, bo ona żywe, bo ona nie w grobnicy, bo ona żywa, płacze nad nami, skorbotna maty. Znajdź tam wiftardeś, w swojej cerkwi, w swojemu kosteli. No, biedni wy, braty protestanckiej,
protestanty, deś kupić ikonku, dostańte, deś wkradzić w cerkwi ikonku albo w kosteli obrazoczek jakiś i chowajte przed innymi protestantami i ciłujte, bo to jest Rachel, jaka po Biblii ma potężne zastępstwo, bo Bóg wszystko strpi, krim i sliz.